Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosto52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się zajmować pytajnikami na mapie, a na pewno jednym z nich. Zobaczymy, czy drugie też uda nam się zrobić. Są do zadania na niższe poziomy, a my musimy zagadać z właścicielem winnicy, żeby rozpocząć nowe zadanie. Mistrzu Wiedźminie, jak to dobrze, że na ciebie wpadłem. Masz do mnie sprawę? Jakieś nowe zlecenie? Zlecenie to już było. Nie pamiętasz, mistrzu? Kilka lat temu, podczas twojej poprzedniej wizyty w Boklerze. Byłem wtedy trochę spłukany. Przypominasz sobie? Obiecałem, że spłacę wszystko co do grosza. Coś sobie przypominam. Niestety, zanim się rozliczyliśmy, pojechałeś w dalszą drogę. Ale odłożyłem twoje pieniądze i założyłem ci lokatę. Zaraz. Jaką lokatę? Oszczędnościową. W banku Cianfanelli. Zgłoś się do nich, a na pewno wypłacą pieniądze. Pewnie czeka tam już niemała sumka. Dzięki. Chętnie się tam przejdę. No i pięknie. Klient ma zawsze rację. Moi drodzy, uprzedzając wasze pytania, zadanie na 89 poziom, czyli w sam raz, żeby już je wykonać. No i co? I... Tak, mamy jeszcze jednego questa tutaj. Zobaczymy, czy się wyrobimy. Moi drodzy, to zadanie to będzie nawiązanie do czegoś, z czym każdy z nas chyba się spotkał. Czyli do polskiej biurokracji. Nie ma bezpieczniejszego miejsca niż na to. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? No, możemy też walutę wymienić. Chciałbym wymienić walutę. Bardzo proszę. Super. Mam u was konto i chciałbym pobrać z niego pieniądze. Oczywiście. Pana godność? Geralt z Rivi. Proszę o chwilę cierpliwości. Zaraz znajdę dokumenty. Obawiam się, że zaistniały pewne nadzwyczajne okoliczności. Mam w aktach adnotację o śmierci posiadacza rachunku. Jak widać, to już nieaktualne. Musiała zajść jakaś pomyłka. By reaktywować konto, będzie potrzebne zaświadczenie A38. Po więcej informacji proszę podejść do stanowiska numer 1. Polska biurokracja, moi drodzy. No dobrze. Gdzie to okienko numer 1? Przeczytaj stanowisko 1. Już wiemy. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej, i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? Chciałbym reaktywować konto bankowe i potrzebne mi zaświadczenie A38. To nie tutaj. A nie wie pani, gdzie mogę je dostać? Niech pomyślę. Może na piętrze, w ewidencji, albo na dole, w archiwum. Musi szanowny pytać. Będę pytał. O Boże. Nie, to jest piękne, moi drodzy. To jest piękne po prostu. To jest piękne. Przypomina mi się normalnie Urząd Pracy i tego typu dziadostwa. Cudo. Tu się okaże zaraz, że jest kolejka. Przepraszam. Muszę przejść. Pan tu nie stał. Gdzie? Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze troszczymy się jako swoje, a klient ma zawsze rację. Czym mogę służyć? Czy to tutaj mogę dostać zaświadczenie A38? Oczywiście, że tak.
Poproszę formularz 202. Formularz 202. Rozumiem. Gdzie mogę dostać taki dokument? Już wszystko wyjaśniam. Zaświadczenie A38 mogę wydać jedynie za okazaniem formularza 202 na podstawie rozporządzenia N60. Proszę podejść do okienka numer 1. To stamtąd przychodzę. Nieważne, wrócę z formularzem 202. Tego już za wiele! Cuda. Wepchnąłeś mi się pan do kolejki! Nigdzie się nie wepchnąłem. Stałem tu od początku. Tak. Dziś już trzech takich było. Każdy tak mówi. Nie będę tego tolerował. Zaraz się nauczę kultury. Spróbuj tylko. O Boże. Hola, panowie. Jak chcecie się awanturować, to proszę na zewnątrz. Wychodzimy. Ale cudo. Naprawdę. Ten, kto zrobił tego questa, kto go wymyślił, jest po prostu cudny. Cudo nad cudami. Ała. Dobra, bo ja nie lubię takich zaułków bardzo. Piękne. Trzeba przyznać, że mimo wszystko ci ludzie są dosyć wytrzymali. Chryste. Zaraz się okaże, że jeszcze mnie wpuszczą do banku, bo pobiłam jakiegoś typa randomowego. Cudo? Cudo. Mamy to. Chyba nic już nie powie. Dobrze, to z powrotem do stanowiska numer 1. Dzień dobry. O nie. Gdzie ona mogła pójść? Zapach piżmowych perfum. To może być trop. No nie. Gdzie ona mogła pójść? O Boże, nie. Zapach piżmowych perfum. To może być trop. Poszła plotkować. I rozumiesz, kochana, ona twierdzi, że w przyszłym sezonie modne będą bufiaste rękawy. Przepraszam najmocniej. Chciałem coś załatwić w okienku numer 1. Co ty powiesz? Też mi się wydaje, że to nieprawdopodobne, bo przecież... Przepraszam. Nie widzi, co tu pisze? Przerwa jest. Selinko, kochana, podpisz mi tu, o tutaj. O, to pani... Mam taki mały interes. Przerwa jest! Mówisz jak do człowieka, to nie rozumie. Dobrze. Chyba nie ma wyboru. Trzeba będzie poczekać, aż skończą przerwę. Trzeba czekać, co? Przerwę mają. A tak z ciekawości. Kolega to co próbuje załatwić? Zaświadczenie A38. Chociaż teraz to chyba formularz 202. Formularz 202? Łatwizna. Z
spróbowałby kolega zdobyć certyfikat P. Tak sobie czekamy. Może partyjeczkę gwincika? O, świetnie. Jeszcze za kasę. Może być? Czemu nie? Zagrajmy. No, to rozumiem. Momencik, już tasuję, już tasuję. Że kolega to wytrawny gracz. Gratuluję. W nagrodę mogę koledze zdradzić swój sposób na tę biurokrację. Bo prawdę powiedziawszy, z nią inaczej się nie da. Trzeba sposobem. Widziałem już wszystko. Próby czarowania, hipnozy, przekupstwa. Nic nie działa. Skoro nic nie działa, to co można zrobić? No co? Być miłym. Tylko tyle i aż tyle. No bo wie kolega, taka kobita to siedzi tylko w tym okienku po 12 godzin, albo i dłużej, i nigdy jej nawet nie powie miłego dnia. No, a jak kolega jeszcze by zorganizował jakie kwiaty albo perfumę, sprawa rozwiąże się w trymiga. No dobra, to spróbujmy. Powodzenia, kolego. Dobra, spróbujmy. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o cudze pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej. W czym mogę szanownemu pomóc? To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi. To przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Geralt z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Geralt z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Zanim pójdę, muszę się do czegoś przyznać. Ja tu przychodzę specjalnie. Specjalnie? Tak. Żeby choć chwilę z panią porozmawiać. Przyjdę jeszcze raz, może dwa. I w końcu może się pani do mnie uśmiechnie. Nie wyobraża sobie pani, jak bardzo na to czekam. Szanowny to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. No nie wierzę. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę?
Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty, ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem, zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast. Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. No, widzę, że... Tam interesiątka, mistrzu Wiedźminie? Tak. Nie narzekam. Powinszować, bo u nas to słabo. Handel winem idzie coraz gorzej. Pewnie przez te fikuśne nazwy. Nikt poza Tuszą nie wie, jak wymówić. Dajmy na to Côte de Blessure. To i ludzie wstydzą się kupować. Wszystko w porządku? Nasz bank to duma Beauclair. Gotowe. Skrytka numer 256. Po prawej, na końcu. 256. Cianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No... pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Cianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Tydzień. I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Biurokracja. Klient ma zawsze rację, porozmawiaj za tydzień z Chantarellim. Dobra, to myślę, że od razu możemy zrobić medytację te 7 dni. Dlatego, że fajnie by było to zadanie, wiecie, raz a porządnie zrobić. I w tym czasie może sobie coś do was pogadam. Jak tam u was, moi drodzy? Ogólnie to... Powiem wam, że tak jakoś... Jestem ciekawa tych wszystkich zadań tutaj w Toussaint. Bo jest ich trochę. Z tego, co patrzyłam na jakieś solucji, to jest ich aż 80 parę. Chyba nawet więcej. Bo wiecie, mamy zadania z cyklu poszukiwań, zadania poboczne, jakieś wiedźmińskie zlecenia, ukryte skarby i tak dalej. No jest tego trochę, trzeba przyznać. Natomiast... No cóż. Ojej, powiem wam w ogóle, że... Kurczę... Trochę jest to wkurzające, że w Wiedźminie ten poziom setny jest ostatnim i że jest to w taki dziwny sposób pokazane, bo widzicie, że mam tak jakby te punkty doświadczenia, że mam mieć 2000, ale tak naprawdę to powinno to być chyba inaczej zrobione.
tak myślę sobie, że mogli po prostu napisać poziom setny i nie ma już tego paska z doświadczeniem. O, mamy nowe zadanie Marlena przy okazji, więc może uda się je też dzisiaj zrobić. Cześć, możemy już? O co chodzi? Mam twoje pieniądze, a także prezent w dowód wdzięczności za okazane zaufanie. Ten miecz nazywa się Rachmistrz. Uratował mnie co najmniej kilka razy. Dziękuję. Uznajmy, że jesteśmy kwita. Jeszcze jedno... Przepraszam za to zamieszanie. To myślę, że zadanie Marlena możemy jeszcze dzisiaj zrobić. Sprawdźmy broń, bo to może być coś ciekawego. No oczywiście, Rachmistrz. Piękna broń. Troszeczkę ma ten uchwycik taki malutki. Tą rękojeść. Ale jest spoko. Dobra, to zrobimy sobie od razu zadanie Marlena. Marlena, niby na 95, ale tak naprawdę to zadanie chyba wiąże się tylko wyłącznie z tym, żeby z nią porozmawiać. Tak sobie przynajmniej myślę. Nawet jeżeli nie, no to cóż, będziemy mieli takie w miarę płynne przejście teraz, bo wiecie, w sumie Marlenę udało nam się uratować, podejrzewam, że mamy z nią sporo do pogadania. I to głównie na tym będzie się opierało zadanie. No musimy sprawdzić, jak ona się miewa. Chyba, że będzie miała dla nas jakieś specjalne zlecenie. Ale bardzo w to wątpię. Może opowie nam więcej o panu Lusterko? O, proszę bardzo. Widzę, że Marlena się już całkiem nieźle trzyma. Nie wiem, jak ja ci się odwdzięczę, Wiedźminie. Nie oczekuję wdzięczności. Mam nadzieję, że czujesz się już lepiej. O, tak. Dzięki opiece Barnaby Bazylego szybko wracam do zdrowia. Dużo wycierpiałaś. Dobrze, że mogłem ci pomóc. Tak. Setki lat cierpienia. Wiesz, co było gorsze od głodu? Obserwowanie, jak moi bliscy, moje dzieci starzeją się i umierają. W tej chwili moja rodzina już nie istnieje. Ostatni przodkowie odeszli kilkadziesiąt lat temu. Nie mam dokąd pójść. To duży dom. Spore obejście. Możesz tu zostać. Naprawdę? Nie chciałabym nadużywać twojej gościnności. Chociaż... Tak? Po tym wszystkim, co wycierpiałam, po latach głodu mam tylko jedno marzenie. Móc wreszcie gotować strawę, którą da się przełknąć. Delektować się smakami i zapachami przypraw. Zasiadać z innymi do wspólnego stołu. Jeśli właśnie o tym marzysz, to nie widzę problemu. Mogłabyś pomagać Barnabie Bazylemu w kuchni. Jadłaś jego obiady, więc wiesz, że do kulinarnych wirtuozów nie należy. Nic nie uczyni mnie szczęśliwszą, dziękuję. To ja dziękuję. Temu domowi przyda się kobieca ręka. Jest jeszcze coś, o czym chcę ci powiedzieć. Wiele lat temu mój ojciec zbierał kosztowności na mój posag. Jednak nie zdążyłam wyjść za mąż. Mnie te precjoza już się nie przydadzą, ale dla ciebie... Cóż... Niech będą wyrazem mojej wdzięczności. Gdybyś zechciał je znaleźć, musisz iść do mojego starego domu. Do Tastamary. Posag jest ukryty w jednej z beczek w piwnicy. Jeśli ostukasz beczki, na pewno znajdziesz właściwą. Tak zrobię. Dziękuję. Nigdy bym się nie spodziewał, że ktoś z twoją przeszłością będzie się garnął do kuchni. Boisz się, że w twoim domu będę gotowała to, co gotowałam jako wicht? Liczę, że jako człowiek będziesz miała lepszy gust. Możesz być tego pewny. Już jako dziecko lubiłam gotować. Moja babka była prawdziwą mistrzynią kulinarną. Jej wół pieczony w całości był sławny w całej okolicy. Myślałem, że byłaś właścicielką posiadłości ziemskiej. Masz na myśli to, że kobieta z moją pozycją powinna mieć kucharza? Oczywiście masz rację. Miałam najlepszych kucharzy. Ale to ja wymyślałam potrawy. Oni je tylko przyrządzali. Jesteś pewna, że nie zaczniesz tęsknić za ludźmi?
Nie wiem tego. Chyba jeszcze zbyt mało czasu upłynęło, odkąd zdjąłeś ze mnie klątwę. Ale jakoś na razie nie ciągnie mnie do miasta. Kiedy byłaś Wichtem, odwiedzałaś domostwa. Tak, ale zawsze wchodziłam do domów w nocy, kiedy wszyscy spali. Szukałam łyżek. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić zdanie. Jeżeli uznasz, że masz dość mieszkania u mnie, po prostu powiedz. Nie chciałabym wyjść na niewdzięczną. A ja nie chciałbym, żebyś tu była wbrew swojej woli. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Pamiętaj, że zawsze będzie czekała na ciebie ciepła strawa. Okej, zadanie zaktualizowane. Odszukaj posag. W porządku. Tak jak wam już wspomniałam parę odcinków temu, będziemy mieli gościa w kuchni i to Marlena będzie tutaj siedziała. Dziękuję, że pozwoliłeś mi zostać. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam tak szczęśliwa. Dobra, nie możemy z nią więcej gadać. Do zobaczenia. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Dobra, wiemy. Tak, więc ja wam już wspomniałam, że ta kuchnia będzie zapełniona, no i jest. A my jeszcze pójdziemy odszukać jej posag, bo ja podejrzewam, że chyba wiem, gdzie on się znajduje. No, na pewno wiemy, że w jej posiadłości, ale mi się wydaje, że będzie gdzieś w okolicy tej leża tego Wichta, tak jakby. Gdzie jest znak teleportacji? Bo chodzę jak debilka i biegnę w złą stronę. I to fajnie. Dobra, ogarniemy. Jak widzicie, nasza winnica prosperuje. Całkiem fajnie jest. A my lecimy w miejsce, gdzie jest zadanko. Marlena. Dom myśliwski Tastamary. Ciekawi mnie, czy dalej tutaj jest taki mrok? Nie. Chociaż no dalej. Nie no, dalej tu jest tak brzydko, ponuro i w ogóle. No dobra. Natomiast no przechodzimy głównie po nagrodę i widzę, że jednak to nie jest w leżu, tylko gdzieś tutaj blisko. W sumie faktycznie tutaj coś było chyba właśnie do zgarnięcia. Poniżej. Czy ja dobrze schodzę? Wydaje mi się, że tak. O, widzicie? Jednak to jest chyba tam, gdzie myślałam. Tak jest. Wow. Warto się tu rozejrzeć. Dobra, tu mamy beczki. Ta jest pełna. Jest tych beczek trochę. Pełna. Trafimy wreszcie na jakąś. Ta jest pełna. No dobra. Nie ma tu nic ciekawego. Spodziewałam się, że będziemy robić jeszcze jedno inne zadanie dzisiaj, ale wychodzi na to, że na kolejny odcinek zostanie i Geralt mi się zbugował. Fuck my life. Wczytaj grę. Punkt kontrolny. No dobra. Nie mamy opcji innej. No jak widzieliście, dzisiaj było naprawdę świetne zadanko z polską biurokracją. Tak to mniej więcej wygląda. Jak się nie ma znajomości, to się nic nie załatwi. Dobra, już wiemy, to się tu rozejrzeć, że tamte są puste, także... Pełna. Kurde no, która to będzie beczka? Może któraś z tych? To jakoś dziwnie leży. No proszę. Dokładnie. Podnieś. Złoty... Ładne. Będzie dobrze wyglądało w domu. O, okej. Okay. Dobra, może być. No i co? Udało nam się zakończyć w takim razie zadanie. Ja bym wolała tędy chyba nie wychodzić. Chociaż nie wiem, tu jest otwarte teraz? Nie, dalej jest zamknięte. No dobra. No to co? Wychodzimy. No i co? Myślę też powoli, że będę się z wami żegnać. Tutaj nie chcemy być. Myślę, że będę się z wami już żegnać.
I na kolejny odcinek będziemy się zajmować kolejnymi zadaniami z wykrzykników, bo one właśnie, jak zauważyliście już, są na niższe poziomy, więc fajnie by było je mieć już z głowy, żeby tak nam nie zalegały. Jak widzicie, tutaj taka pogoda jest mieszana. Dobra, bym chciała znacznik, żeby się stąd wynieść, także chyba dobrze biegnę, jak najbardziej. To wiecie co, przenieśmy się na chwilę jeszcze do Corvo Bianco, żeby tam ewentualnie rozpocząć, żeby nie było ten. Ewentualnie tutaj mamy zadanie, dlatego przeniesiemy się może do rynku głównego i będziemy tam też się udawać, jeżeli chodzi o questa. W ogóle tych zadań jest parę tutaj w mieście, także myślę, że zobaczymy, jak z tym pójdzie. Ja sobie posprawdzam, na które one są poziomy, bo udało mi się znaleźć na wiedźmińskim wiki trochę informacji. No i co? Dzięki Wam już bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja już lecę montować dla Was ten film. I co? Trzymajcie się, cześć!